urzędnik państwowy złamał prawo budowlane, śladami interwencji dziennikarzy Tygodnika Podhalańskiego. Co z tym referendum? Pan Zawadko Jerzy, jestem za. Plus. Pan Bojan Maciej, jestem przeciw. Główne place w Nowym Targu i Zakopanem niedługo pokażą swoje nowe oblicze. Mila Szymoszkowej. O, jak ciężka po tą górkę, naprawdę. Jest podbieg taki. A Jezus. Jeszcze spróbuję tu z kolegą powalczyć. Wielkie gwiazdy na szczytach. Finał Festiwalu Muzyki Kameralnej. Na Polanie wypasano owce już w XVIII wieku. Z czasem zaczęto tu budować pasterskie szałasy. Podczas gdy Rada Gminy Kościelisko ma właśnie podjąć dyskusję nad przestrzennym planem zagospodarowania tego terenu w celu zachowania jego dawnego charakteru, jeden z urzędników Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego rozpoczął pod pretekstem remontu starego domu budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Dzwonię w takiej sprawie budowy, którą z tego co wiem pani prowadzi na Polanie Hawryłówka. Tam z tego co wiemy zgłoszony został remont tego budynku, znaczy wymiana... Proszę pana, to proszę rozmawiać z nadzorem, proszę rozmawiać ze starostwem. Tam są informacje i ja nie mam nic do powiedzenia. Bardzo panu dziękuję, do widzenia. Naczelnik Wydziału Architektury w starostwie jest zaskoczony informacją o trzykondygnacyjnym budynku, jaki powstaje na Polanie. Pani zgłosiła 30 maja 2011 roku wymianę pokrycia dachowego i częściowy remont podmurówki na budynku mieszkalno-gospodarczym, istniejącym. No nie było przeszkód, żeby takie zgłoszenie przyjąć, gdyż nie była to budowa, a jedynie remont bieżący, prawda, który można wykonać na zgłoszenie. Inspektor nadzoru budowlanego dokonał na Polanie wizji lokalnej. Dokonaliśmy kontroli i stwierdziliśmy, że rzeczywiście są wykonane roboty budowlane przy budowie budynku mieszkalno-inwentarskiego. Z pierwszych ustaleń wynika, że inwestor zgłosił zamiar wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, czyli polegających na remoncie istniejącego budynku, to jest wymiana pokrycia i roboty związane z naprawą ścian, a w rzeczywistości wykonaje nowy budynek. I stwierdziliśmy, że na taki zakres robót wymagane jest pozwolenie na budowę. Inwestor nielegalnego budynku był wieloletnim pracownikiem Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Zakopane. Obecnie jest pracownikiem w tym samym wydziale w Urzędzie Gminy w Kościelisku. Urzędnik państwowy z tak długim stażem w administracji no nie powinien takich rzeczy robić. Jest to dla mnie absolutnie nieaprobowalne. Wójt gminy Kościelisko twierdzi, że nic o sprawie nie wie i zaznacza, że pracownik może być ukarany jedynie wtedy, jeśli złamie warunki umowy o pracę, która została podpisana pomiędzy nim a gminą. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012 roku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium. Pan Żankowski Maciej. Jestem przeciw. Pani Mita Abel Marzena. Jestem za. Pan Łukasz Władysław. Zgodnie z zapisem odpowiadam tak. 11 radnych było za przeprowadzeniem referendum. Dziewięciu radnych było przeciw i jedna osoba wstrzymała się. W związku z powyższym uchwała została podjęta. Jest to decyzja polityczna, ponieważ pierwszy raz w samorządzie zakopiańskim jest taki układ, że
większość jest w opozycji w Radzie w stosunku do urzędującego burmistrza. I nie ma żadnych, ale to naprawdę żadnych podstaw merytorycznych, aby nie zmieniać budżetu na zadanie, które z góry wiadomo, że napotkały na olbrzymie trudności i nie mogą być realizowane. Tą uchwałę mieliśmy podjąć dlatego, że wcześniej już Rada nie udzieliła burmistrzowi absolutorium. A stało się tak dlatego, że Rada Miasta ma funkcję kontrolną w stosunku do burmistrza, przeprowadziła po prostu tą kontrolę i niestety ona wypadła negatywnie dla pana burmistrza. Miasto będzie kosztowało to 40 kilka tysięcy. Jeżeli będzie ono pozytywne dla mnie, to skończy się to na tych kosztach. Jeżeli będzie negatywne, no to trzeba to podwoić później o wybór nowego burmistrza. Mieszkańcy są suwerenem. To oni będą decydować, czy chcą być dalej źle zarządzani, czy też życzą sobie lepszego Zakopanego i nie marnotrawionych pieniędzy. Uważam, że raczej to referendum nie będzie miało frekwencji, bo w Zakopanem jest zawsze mała frekwencja. Chodzi o referendum, to ja wezmę oczywiście. A dlaczego? No bo to jest obowiązek obywatelski. Nie, proszę panią. Ich renowacja rozpoczęła się prawie równocześnie. W obu przypadkach prace remontowe przyniosą duże zmiany. Z rynku w Nowym Targu w atmosferze skandalu przeniesiono pomnik Władysława Orkana na jego dawne miejsce. Zniknęła stąd również większość drzew. Inwestor zapewnia jednak, że zieleń wróci na rynek. Będą drzewa, które z założenia mają być mają rosnąć do wysokości 5 metrów i mają być formowane. Oprócz tego ma być zieleniska, krzewy, ozdobne kwiaty. W czasie prac odkryto fundamenty dwóch ratuszów pochodzących z XVI i XVII wieku. Przedmioty takie jak monety czy naczynia. Wykopaliska znajdują się między dwiema lipami stojącymi przed ratuszem. Te lipy były bardzo szanowane. Te korzenie lip były szanowane, one nie zostały uszkodzone. Oczywiście zostały odsłonięte częściowo ze względu na te wykopaliska. No. Ale jestem pewny, że samym drzewom to nie zaszkodzi. Są polewane wodą. Z powodu prac archeologicznych termin zakończenia robót został przeniesiony na koniec października. W Zakopanem natomiast na Plac Zwycięstwa przeniesiono z parku pomnik Władysława Jagieły. Również i tutaj pracę na krótko wstrzymano z powodu zaskakującego odkrycia. Została znaleziona kość ludzka w terenie prowadzonych prac ziemnych. Prawdopodobnie pochodziła z grobu żołnierzy radzieckich, który jakiś czas temu został przeniesiony na nowy cmentarz zakopiański. Tam też trafiła odnaleziona kość. Latem na placu wykonano wszystkie instalacje podziemne. Jesteśmy bardzo zaawansowani w budowie nawierzchni placu i kończymy budowę jezdni ulicy Generała Galicy. Przewidujemy, że przejście przez ulicę Galicy będzie możliwe już pod koniec października tego roku. Czerwiec 2013 roku miał być terminem zakończenia prac w parku i na Placu Niepodległości. Ze względów na konieczność zmiany pozwolenia na budowę, ten termin przesunie się do końca sierpnia prawdopodobnie przyszłego roku. Jednak to nie znaczy, że park nie będzie wcześniej użytkowany już. Park będzie i Plac Niepodległości, bo to jest jedna inwestycja, będzie przekazywana stopniowo do użytkowania. Burmistrz Zakopanego ogłosił konkurs na nazwy alejek w parku. Szczegóły na stronach internetowych Urzędu Miasta. Największą atrakcją pierwszego dnia Polany Szymoszkowej był bieg pod górę. Jego długość to nieco więcej niż mila. Przewyższenie prawie 250 metrów. Udział wzięło 39 zawodników, a wśród nich wielokrotny zwycięzca biegów pod górę Andrzej Długosz i mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk. Pierwszy raz w życiu udało mi się biegnąć pod górę na nogach, my to nazywamy na nogach, bez nardi, bez kijów, czyli bez moich akcesoriów. Było ciężko, nogi bardzo siadły. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się mecz siatkówki plażowej, rozgrywany na jedynym pod Giewontem specjalnie przygotowanym boisku. Jak się okazało, spora odległość od najbliższej plaży nie jest na Podhalu przeszkodą dla pasjonatów tej dyscypliny. Bardzo dużo zrobił kolega Boguś Palasz, który w Czarnym Dunajcu zorganizował miejsce, zrobił trzy boiska do siatkówki plażowej. Organizatorzy zapewniają, że Dzień Polany Szymoszkowej na stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych na Podhalu.
Przebrzmiały ostatnie dźwięki zakopiańskiego festiwalu Muzyka na Szczytach. Utwory w wykonaniu gwiazd o światowej sławie, takich jak choćby Jerusalem Quartet czy Sharon Kahn, wprawiły słuchaczy w prawdziwy zachwyt. Ale i zaproszeni wirtuozi byli pod wielkim wrażeniem miejsca i ludzi, których spotkali. Mój pierwszy czas Zakopane. Kocham Zakopane. Piękny bardzo. Jest fantastycznie. Sztuka jest wszędzie. Drewniane domy ozdobione sztuką ciesielską. Zachwyca również sposób, w jaki ludzie dbają tu o sztukę i muzykę. Festiwal jest naprawdę niezwykły. Odbyły się premiery wykonań dwóch utworów Mikołaja Góreckiego i Pawła Mykietyna. Utwór Mykietyna pod tytułem Firwir został napisany specjalnie dla potrzeb festiwalu. Kompozytor zadedykował go jego organizatorom, Danucie i Tomaszowi Stęclom. Fenomen tego festiwalu polega na tym, że to jest festiwal, który jest organizowany przez małżeństwo właściwie ludzi niezwiązanych z muzyką. I to jest jakiś w ogóle unikat w skali naszego kraju, że nagle małżeństwo lekarzy decyduje się na zrobienie festiwalu. I ten festiwal ma taki poziom, znaczy ma takich zapraszają takich muzyków, że to właściwie równie dobrze można wszystkie te koncerty pokazać w Nowym Jorku i na całym świecie. W czasie festiwalu odbyły się również wystawy. Jerzy Skolimowski pokazywał swoje obrazy w Miejskiej Galerii Sztuki. W Dworcu Tatrzeńskim można było oglądać pracę Sławomira Grucy.